Cześć, witam na kanale Aqua Kowuterka. Chwilę mnie nie było, ale jestem już i w dzisiejszym odcinku, trochę dłuższym, tak jak pisałem na grupie na Facebooku, będziemy, no raczej ja będę zakładać akwarium 180 litrów, które kiedyś służyło za akwarium dla młodych skalarów. Teraz widzicie, w jakim jest stanie. Jest to zbiornik zapomniany, cały w glonach, w kryptokorynie. Głównie tutaj pływa trochę na rybku, dlatego że ja ten zbiornik traktowałem ostatnimi czasy jako takie akwarium, kwarantanna na nowe ryby. Głównie właśnie tutaj, jeżeli chodzi o żyworódki. Czyli w momencie, gdy kupowałem jakieś ryby, trafiały one tutaj na tydzień, dwa, żeby sprawdzić, czy wszystko z nim jest ok. Jak nie było ok, to były leczone w tym akwarium. No i tak to wyglądało. Jedynie starałem się utrzymać wodę w odpowiednich tutaj parametrach, żeby nie było syfu w wodzie. A jak widzicie, no szyby są za przeproszeniem zasrane tymi glonami. Kryptokoryna, aż jestem w szoku, że tak się rozrosła, bo jest całe akwarium w niej. No ale trzeba to w końcu doprowadzić do porządku i przerabiamy ten zbiornik o 180 stopni. Od czego zaczynamy? Najpierw zacznę wyłapywać cały narybek. No i będzie trzeba brać się za rośliny. Ja się teraz zacznę bawić w wyłapywanie. Oczywiście wam to przewinę, ale po złapaniu pokażę wam, ile tego w środku tutaj było. Powiem wam szczerze, że sam do końca nie wiem, co tak naprawdę tutaj jest tych ryb, jeżeli chodzi o narybek, bo jak pojawiały się właśnie nowe ryby, wiadomo, że samice też niektóre były kotne. Coś się urodziło, to tutaj zostawało. A teraz sprawdzimy, co to z tego będzie. Albo wiecie co, najpierw zajmę się roślinami, powyciągam rośliny i na pewno będzie mi łatwiej wyciągać te naryby, bo jak mam się bawić tutaj w wyciąganie z tych roślin, to nie będzie takie proste. No dobra, bierzemy się. Ja łapię jak leci, bo te rośliny i tak będą, znaczy oczywiście ja je wykorzystam, by wszystko zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale aktualnie to, co się uda wyciągnąć, to się wyciągnie. Jest jej sporo, więc nawet jak coś, którą uszkodzimy, nie będzie mi wcale szkoda. Zobaczcie, co się dzieje. Normalnie wychodzi całe dno. To jest wszystko z jednej rośliny. Kryptokoryna karbowana. Widzicie to? Ja lecę w górę. Pokażę wam, jak to wygląda. Szaleństwo, nie? Mamy pełno zaszczepek z tego. Na pewno coś wybierzemy. Na razie trafia na bok. Lecimy dalej. Tutaj mamy akurat drugi rodzaj kryptokoryny. Spróbujemy wyciągnąć też dwie naraz. Zobaczymy, czy się uda. Na pewno by było mi wygodniej, tak? Powiem wam szczerze, niż wyciągać wszystkie pojedynczo. Więc wolę wyciągnąć całość, można powiedzieć, na jednym korzeniu, niż później się szarpać i wyrywać każdą po kolei. Ale chyba się udało. Zobaczcie, wychodzi całość. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest tego masa, będzie w czym wybierać. No i powiem wam, że trochę waży taka roślinka, a raczej mnóstwo innych roślin. Lecimy tutaj. No. Mamy nasze rośliny. Przyznajcie, że ich jest dość sporo. Cała kupa kryptokoryn. Na pewno z tego, co powybieram sobie do tego zbiorniczka, będzie też trochę sztuk na pewno na sprzedaż. Ogłoszenia będą na Eliksie. Ale dobra, teraz akwarium. Widzicie, jest pełno maluchów. Ja tu widzę większość głupiki. Uchowała się jedna samica z kwarantanny, jeżeli chodzi o mieczyka koi. Ona znajdzie swoje miejsce tutaj w tym zbiorniku. No i dobra, biorę się za wyciąganie maluchów. Zaraz zobaczymy, ile uda mi się z tego wyłapać.
Znaczy, no wiadomo, uda mi się wszystko, nie? Ale zobaczymy w jakim czasie i ile tego jest. Widzimy się zaraz. Ok, jestem z powrotem. Zeszło się trochę dłużej jak myślałem, gdyż było ciężko je wszystkie wyłapać. Przy okazji wyciągnąłem korzenie i groty. A maluchów już wam pokazuję, ile było. Zeszło mi się ponad 40 minut. Ale widzicie, jak to wygląda. Wiecie co, poczekajcie, włączę światło. Widzicie, jaki sprzęt jest. Niestety musimy sobie jakoś radzić. Już wam pokazuję wszystko. Tak to wygląda. Czyli większość gubików. Są tu mieczyki czerwone, jak i zielone, z tego co zauważyłem. W różnym wieku. One oczywiście skoczą do baniaczka z maluchami. A taki baniaczek możecie zobaczyć na wcześniejszym odcinku. Pójdę tam do nich. Spróbuję przybliżyć od boku. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Może być ciężko, bo to widzicie, nie jest przezroczyste pudełeczko, ale coś tam widać. Mieczyki zielone, czerwone. Trochę gubika Endlera, trochę gubika Pawioczko. No zobaczymy, co z tego wyrośnie. Ja je wszystkie zostawię. Niech sobie rosną. Ok, a ja się biorę dalej. I po kolei wam mówię, co i jak. Trochę wody odlałem. Na pierwszym miejscu zajmiemy się podłożem. Ja postanowiłem cały piach wyrzucić, nie mam zamiaru go czyścić. To akwarium będzie bez żadnego podłoża. Ja chcę, żeby ten zbiornik był w miarę łatwy w obsłudze. Tym bardziej, że to jest zbiornik bardziej hodowlany jak na pokaz. Ale chcę, żebyście widzieli, jak to wszystko będzie tutaj uruchamiane, jakie będą działania. Dobra, ja się biorę za podłoże. Nie mam łopatki przy sobie, gdzie się zgubiłem, ale ręcznie też sobie poradzę. Czyli tak. Najpierw dno. No, będę starał się za bardzo wam nie ciąć tego filmiku, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda. Dobra, mam miskę, ładujemy do tego piach. No, ale wiecie co, zapomniałem, że tu mam też takie średnie kamyczki, ale ja oczywiście zostawię, przydadzą się. Tylko widzę, że muszę ich poszukać. Czy to aby jeden był? No może tak być, że został aby jeden. Ale wiecie co? Niestety chyba jeden. Reszta możliwe, że poszła do L333. No dobra, ja biorę się za mną. A, może od razu bym wytłumaczył dlaczego odlałem wcześniej trochę wody. Otóż przed ruszeniem podłoża, przed wyciągnięciem ryb, odlałem trochę wody, która posłuży jako woda, nazwijmy to, startowa. Otóż woda tutaj będzie kranowa, kranówka, która specjalnie została odlana wcześniej, 4 dni temu, żeby miała czas się odstać. Ja tam oczywiście dałem uzdatniacza. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, jakiego używam uzdatniacza, jest to, już wam mówię, albo wiecie co, pokażę wam. Oczywiście za reklamę nikt mi nie płaci, ale dlaczego mam wam nie pokazać? Poczekajcie.
Mów za kończaki stosuję, jest to, żeby wam dobrze pokazać. Sery akłatan. No, staram się z tego korzystać. Całkiem fajne. Bakterii do wody specjalnie nie dałem wcześniej. Dlatego, że jeżeli dajemy uzdatniacz, trochę bez sensu dawać od razu bakterie, ponieważ może nam je uszkodzić. I to by było bez sensu także. Wydajecie pieniądze na bakterie, dajecie uzdatniacza wody, no i te bakterie po prostu mogą zginąć. Ja u siebie stosuję taką metodę, że daję akwatan wydawcy takiej jak podał producent. Odstawiam wodę mniej więcej na 2-3 dni, no to akurat 2-4. I po dwóch dniach dodaję bakterie. Ja korzystam z bakterii Seachem Stability. Pokażę wam. Coś takiego. Seachem Stability. Całkiem też fajne bakterie i wcale nie idzie tego dużo. Dobra, krótka reklama. No i tak właśnie jak mówię, że 2-3 dni po zastosowaniu właśnie tego naszego uzdatniacza czekamy te właśnie 2-3 dni i dajemy dopiero bakterie. Ja tu jeszcze bakterii nie dawałem, bakterie nam dopiero jak już zbiornik będzie gotowy. No i taką wodę właśnie kranówkę będziemy sobie tutaj lać. Mamy trochę wodę z tego zbiornika, taką nazwijmy to rozruchową, żeby mógł mniej więcej ryby od razu wpuszczać. I tak samo część mieczyków, która jest w innym zbiorniku, tak samo przejdzie tutaj z wodą starą. A tej wody pójdzie około 40-50 litrów. Czyli no widzicie, no można powiedzieć, że trochę więcej jak połowa będzie kranówki, a trochę mniej jak połowa wody już takiej dojrzałej. Czyli nie ma problemu z wpuszczeniem ryb tak naprawdę. Oczywiście warto przy takich rzeczach sprawdzać sobie tą wodę testami. No najlepsze testy to są oczywiście kropelkowe. O, zobaczcie, trafił dzisiaj ten kamień, o którym wam mówiłem. No najlepsze testy są kropelkowe. A tam kosztują swoje, ale no jeżeli na przykład nie macie kasy na takie testy, można też się pobawić z testami paskowymi. Można je kupić na sztuki, ale to też chyba zależy właśnie od sklepu. Nie są tak dokładne, ale zawsze lepsze jak żadne. Trzeba wodę sprawdzać. Dobra. Ok, moi drodzy, ja trochę wybrałem więcej piachu. Pozbyłem się większej ilości wody, dlatego że było mi łatwiej wybierać to całe podłoże. Ale jak widzicie, jeszcze trochę wody zostało. Zostało to po to, żebym mógł trochę tej wody odlać do wiadra na przykład. Wy to możecie zrobić w misce czy w czymś innym. A właśnie po to, żeby wyczyścić filtr, który tutaj się znajdował. No i zapytacie, dlaczego właśnie będzie to woda z tego akwarium. Głównie chodzi o to, że nie powinno się czyścić filtrów pod bieżącą wodą. Wtedy pozbywacie się właśnie tych potrzebnych bakterii, które powinny być w filtrze. Ja biorę się za odlewanie wody. Efekty specjalne jak kody kręci to było tego, no niestety. Odlewam wodę. Już wam mówię, dlaczego nie robię tego wężykiem. Głównie chodzi o to, że akwarium stoi na ziemi, na najniższym poziomie, więc nie bardzo mam jak sięgnąć tego wężykiem. Ale zawsze mistrza, najlepszy przyjaciel akwarysty. Dobra, mam nasze wiadro. Mamy naszą wodę. I bierzemy się za czyszczenie filtra. W tym zbiorniku mam taki filterek. Jest to AquaShoot typ 550. Powiem wam, że ta pompka całkiem się sprawdza. Gąbkę wymieniłem. No i dobra, bierzemy się za czyszczenie. Nie bardzo mam jak wam to pokazać, dlatego że brakuje mi jednej ręki.
jest nasza gąbka. Najpierw się bierzemy za gąbkę. Tylko pamiętajcie, to jest właśnie bardzo ważne. Jeżeli czyścicie filtr, musi to być woda z akwarium. Wtedy nie pozbywacie się wszystkich bakterii i ta woda w miarę jako taka w zbiorniku nadaje się. Chyba, że bardzo szybko chcecie przeatakować właśnie filtr pod kranem, ale nie zdziwcie się, jak później pojawią wam się jakieś różne zakwity czy pierwotniaki. Czyli ta słynna biała woda, gdzie nikt nie wie, o co chodzi. To jest właśnie głównie przez to, że woda jest świeża, nie ma żadnych bakterii, a pierwotniaki korzystają z tego wszystkiego. No dobra, jest nasza gąbeczka. My ją przypłukamy jeszcze raz. Idę wylać tą wodę. Zaraz wracam. I uzupełniam wiaderko jeszcze tak dwa razy, aż gąbka będzie w miarę taka zdatna do użytku. Odlewam wodę oczywiście. No tak w ogóle ja wam powiem, że staram się już teraz systematycznie pojawiać się na kanale, widzę te odcinki. Także jak macie jakieś pomysły, może macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Ja nie wiem wszystkiego, ale jeżeli są takie pytania, na które będę znał odpowiedź, bardzo chętnie pomogę. Niestety są akwaryści, którzy... Znaczy niestety, właśnie niestety są akwaryści, którzy starają się pomagać. Innym. Ale są też tacy, których też jest dość sporo, którzy za bardzo nie chcą pomagać. Tą swoją wiedzę zatrzymują dla siebie. Nie dzielą się tym chyba za pieniądze. A tak to często bywa. Ja nie zamierzam tego robić. Dlatego wam pokazuję, jak to wygląda. Widzicie, to akwarium nie jest jakieś super czyste. Widzicie, jak to dopiero powstaje, nie? Widzieliście, jak to wyglądało na początku. Nie zamierzam nic ukrywać, wy to widzicie. Komuś to może podobać, komuś nie. Ale akurat nie przejmuję się tym. No dobra, mamy naszą wodę w wiadrze. Czyścimy jeszcze raz gąbeczkę. Już nie będę wam drugi raz tego pokazywał. Dobra, gąbeczkę mamy czystą. A jeżeli chodzi o samą pompkę, ja ją jedynie przepukam. Przepcham ten otworek. Często się zastanawiacie, do czego to służy. A jeżeli nawet wiecie, że to napowietrzacz, takie dodatkowe napowietrzanie, też pytacie, dlaczego to tak często się zapycha. No otóż nic nie poradzicie, no bakterie się gromadzą, ten cały syf. Zatyka się ta dziurka, trzeba ją przypychać i wtedy powietrze idzie z powrotem. No właśnie często na grupach widzę pytania, że to się zepsuło, dlaczego nie idą bąbelki, to całe nasze powietrze, a to jest właśnie głównie przez to, że się zapycha, czyli nie musicie wymieniać żadnych części, aby to przepchać na przykład igłą czy jakimś patyczkiem i po całym problemie. Dobra, ja się biorę za przepłukanie tego. Powiem wam szczerze, że nie będę go otwierał, nie będę go czyścił od środka. Niech trochę tych bakterii zostanie w środku. Dobra, ja się za to biorę. Od razu wam mogę powiedzieć, bo zaraz będę brał się dalej za kończenie naszego podłoża oraz wylanie wody. Potem będę czyścił szyby, które... Czekajcie, pokażę wam to jeszcze. Które są bardzo mocno w dłoni i w kamieniu. Jak sobie radzić z takim czymś? Ciepła woda, oczywiście nie gorąca. Letnia woda, ewentualnie delikatnie ciepła. I ocet. Łączycie to z octem. Gąbka. I bardzo ładnie schodzi. Zaraz zobaczycie efekt. Dobra, ja sobie już ogarnąłem filtr.
Przepcham sobie jeszcze otworek. Ok, ja mam filterek już w miarę ogarnięty. Mamy naszą gąbeczkę. I odstawiam go na razie na bok. Chwilowo nie jest nam potrzebny. Ja się biorę za ogarnianie. Przewinę wam to. No dobra, moi drodzy. Dno zebrane. Akwarium wyczyszczone. Nie wiem, która to jest minuta dla was, ale ja się już bawię grube godziny tak naprawdę. Nie sądziłem, że tyle mi zejdzie z czyszczeniem tego kamienia. Ocet ładnie brał, ale była taka warstwa, że chwilę się zeszło. No widzicie efekt. Co dalej? Dalej to muszę otworzyć okno, bo jestem cały mokry, tak jak mówiłem. Poczekajcie chwilę. No dobra. Jaki jest plan? Plan jest taki, że powoli będę brał się za rośliny. A, i jeszcze wam pokażę takie coś. Takie coś dla osób, które właśnie mają zbiorniki w bardzo niskich miejscach. Czyli po prostu załóżmy, akwarium jest ciężkie, bo na przykład jest po prostu duże, po prostu jest duży litraż i mają problem z garnięciem syfu z samego dna. Zobaczcie, to akwarium wyczyściłem, wylałem wodę, ale jeszcze trochę piachu, no i odrobinę glonów zostało na dole. Jak ja zamierzam to zebrać? Plan jest taki, że już po wlaniu wody, która tutaj ma być w tym zbiorniku, poczekam aż cały syf opadnie, ten piasek cały, którego chcemy się pozbyć. I wtedy jak już woda będzie wyżej, jak załóżmy jakieś tam naczynie, typu nawet jakaś miska czy coś, wężykiem odprowadzę cały syf z dna i będzie problem zażegnany. No dobra. Ja się biorę za czyszczenie naszych grot, ponieważ powiem wam, że tutaj tak samo będą ancistrusy. Lecę. Moi drodzy, groty ogarnięte. Będą to 3 groty plus 2 kokosy. A jeżeli uznam, że można dodać więcej, to dodamy. Na razie się biorę za układanie. Plan jest taki, że groty pójdą na środku. Oraz 2 kokosy dam na końcach. Ok, nasze groty mamy. Dalej zabiorę się za częściową aplikację wody. Najpierw woda pójdzie ze starego zbiornika. Ta woda dojrzała.
drodzy, lecimy teraz kranowo. Ale no jednak, jeżeli się chce, to trzeba trochę czasu poświęcić. No dobra, ja wam zastosuję na chwilę materiał. Każdy wie, jak lać wodę. Moi drodzy, mamy większość wody nalane. Przyszedł czas na rośliny. Idziemy do nich. Już wam pokazuję, bo pewnie część z was zastanawiała się, jak one przeżyły w tym pustym akwarium. Właśnie w ten sposób. Co jakiś czas zraszam. I mają się dobrze. Filtr dalej czeka, zaraz też go zaaplikujemy. A teraz sobie powybieramy, ponieważ duża część tych roślin odleci i będzie dostępna dla was. Ja to akwarium wcale nie będę jakoś mocno tutaj urośliniał, ponieważ tak jak mówię, będzie to akwarium hodowlane, ma być dla mnie wygodne. I biorę się za wybieranie. Na pewno wszystkie największe odejdą, ale możemy sobie wybrać coś mniejszego. Oczywiście te brzydsze odejdą. A i ja wam powiem jeszcze coś takiego. Jeżeli chodzi o kryptokorynę, tą karbowaną, tą długą, którą możecie spotkać w sklepach, nie tylko. Nie bójcie się jej ciąć. O tak wam powiem. Można ucinać liście, można ucinać korzenie. Tak, niektórzy straszą, że te główne korzenie powinno się zostawiać. Powiem wam, że zdarzały mi się sytuacje, gdzie nawet przypadkiem przeciąłem taki korzeń. I szczerze, nic nie miało to żadnego wpływu, nic się nie działo strasznego. Także spokojnie, oczywiście z umiarem, ale gdyby nawet miała taka sytuacja miejsce, że przypadkiem nadetniecie, roślina w przeciągu kilku do kilkunastu tygodni odżyje. Ja tu część widzę, że będę musiał powyrzucać. Ale nie boimy się. Ta jest jakaś taka nie bardzo. Widzę, to są ładne zaszczepki małe. Ale widzicie, na przykład to. No może tutaj na filmiku tak w miarę wygląda, ale mi się osobiście nie podoba. Czyli odpada. Szukamy dalej. Ciężko tu się będzie przedostać przez ten cały gąszcz. Wiecie co, może zaczniemy od dupy strony, czyli od korzeni i po korzeniach dojdziemy do czegoś ładnego. To odpada. Ta może. Ja bym chciał coś takiego średniego, wiecie co. Ale tu widzę, że szału nie ma. O dobra, moi drodzy, mam jedną. Ja ją sobie urywam. Nie ma z tym problemu. Jedną mamy. Kryptokoryna bardzo szybko się rozrasta, więc takie jak najbardziej mi wystarczą. Potrzebuję takich jeszcze cztery, czyli szukamy dalej. Tą sobie odkładam. A tak w ogóle, jeżeli lubicie takie dłuższe materiały, ja sobie tak robię, co mam zrobić. Trochę pogadam. Wy sobie posłuchacie, jeżeli podoba wam się takie coś. Zostawiajcie łapki w górę, piszcie, że takie materiały do was docierają, że podoba wam się takie coś.
A na pewno będę starał się robić takich więcej materiałów. Dłuższych. O, zobaczcie, złapałem tą drugą kiść, nazwijmy to. I jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o roślinki. Pierwsza już udana. Ok, odkładamy ją. Co tu jeszcze mamy? Bo ładnie się zapowiada. Te wszystkie małe tak samo będę musiał rozdzielać do innych akwarii. Ale coś może jeszcze z tych średnich wybierzemy. Glony mnie nie interesują. Ja oczywiście jeszcze będę musiał przemyć te rośliny. Pod bieżącą wodą, ciepłą. Znaczy ciepłą, letnią. Powiem wam, że bardzo dużo glonu jest na niej, a mnie glon właśnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o glon, to ja po prostu tą kryptokorynę zaleję wodą na noc. Pójdzie nad manganian potasu, może coś tam z tego będzie. Ale mi jest roślina potrzebna na już. Także ja szukam dalej. Nie, wracamy do poprzedniego. Nie, powiem wam tak. Idziemy w mniejsze. Idziemy w zaszczepki w takim razie. Nie ma co kombinować. One i tak szybko rosną, więc... Może być i to. Mamy takie coś. Widzicie? Odkładam. I jeszcze jedna. Może być. I zapytacie się, jak ja je będę sadził? Otóż jest to bardzo proste. Pójdą w tego typu ceramiczne doniczki, które można dostać w sklepach budowlanych, takich jak na przykład Leroy Merlin. Ja właśnie w takim sklepie dostałem takie doniczki. Zaraz wam pokażę, jakie one są wielkości. Takiej wielkości niewielkie doniczki. Dwie większe pójdą na większą kryptokorynę, a dwie mniejsze na mniejszą. Ja to podłoże tutaj zastosuję. Podłoże aktywne. I to będzie pierwsza warstwa. A druga warstwa dosłownie trochę żwirku. Zobaczcie, mamy nasze podłoże aktywne. Teraz dajemy kryptokorynę karbowaną. Ja tutaj akurat korzeni przycinać nie będę, bo nie mam takiej potrzeby. Wcale nie są jakieś super długie. Trochę je pozakręcam. Wciskam podłoże. I zasypuję. No i zwykle żwirkiem. Ok, mamy pierwszą. Tak się prezentuje. I wkładamy ją do zbiornika. Rośliny posadzone. Tak to wygląda. Powiem wam, że to by był efekt końcowy, jeżeli chodzi o dno. Jeżeli chodzi o rośliny. Teraz zostawiam jeszcze filtr i dolanie wody. Ja się biorę. Słuchajcie. Moi drodzy,
Nie wiem, która jest godzina, zaraz wam powiem. Żeby nie było, że was oszukuję. Godzinę mamy 23, czyli dokładnie 4 godziny temu zacząłem nagrywać ten materiał. Wy zobaczycie około 20 minut, no może do pół godziny. Czyli widzicie, ja wam się starałem pokazać mniej więcej, nawet bardziej to więcej, jak to wszystko po kolei wygląda. To jest efekt końcowy. Przypomnijcie sobie, nawet przewincie do samego początku filmu, jak to wyglądało na początku. A zobaczcie teraz. Jest to zbiornik 180 litrów, tarliskowy, dla Ancistrusa SP, zwykłego jak i albino, oraz miczyków Hellera. Czyli widzicie, roślin nie ma za dużo, ale są, chociaż nie są konieczne w takim zbiorniku. Mamy groty, oczywiście tu jeszcze groty dojdą. Są dwa kokosy. A dlaczego tyle? Powiem wam tak, tutaj będzie dorosłych sztuk. No może wrzucę 4-5, jeszcze zobaczymy. Zaraz wy zobaczycie, bo to będzie za moment. Ogólnie w wodzie ze starego zbiornika, tego co tutaj jest, gdzie też właśnie została wlana ta woda, w misce 10-litrowej od 3 godzin, no może nawet trochę więcej, aklimatyzują się właśnie ryby, żeby je tutaj wpuścić. I tam była woda właśnie ze starego, pół na pół, z wodą z kranu, z kranówką, odstaną 4 dni. No zobaczymy, czy wrzucę wszystkie, bo ogólnie tam jest 6 sztuk dorosłych, 3 albino i 3 zwykłe. Zaraz zobaczymy, oraz kilka mieczyków. Ja jeszcze na sam koniec, standard u mnie, a głównie właśnie chodzi o to, że zawsze do nowego zbiornika czy przy podmiankach zawsze dodaję Ketapunk z Tropicala. Jest to u mnie norma, trochę garbników, nigdy za wiele. Biorę się, już nie trzęsę więcej, spokojnie. Ja jeszcze raz przepraszam za sprzęt, ale no niestety tak to już bywa. W planach jest lepszy sprzęt, ale to jeszcze nie jest temat na dzisiaj czy jutro. Dolewam trochę Ketapangu. Trochę za bardziej wody, ale nie przejmujemy się tym. Widzicie, ja to trochę robię na oko, bo już tak mniej więcej wiem, ile tego dawać, ale pamiętajcie, że jeżeli dajecie cokolwiek, jakieś preparaty do akwarium, zapoznajcie się z tym, co daje, jakie zalecenia daje producent, jeżeli chodzi o stosowanie. No i dostosujcie się do tego właśnie, jakie tam są zalecenia, tak? Bo nie ma co przeginać. A producent tak naprawdę lepiej od was wie, ile czego można dać, żeby nie zaszkodzić rybom czy innym żyjątkom w akwarium. Czy choćby właśnie roślinom. No dobra, mamy ketapank, mamy wodę, wszystko mamy. Teraz czas na ryby. W tym momencie już nie będę przewijał wam materiału. Zostawiam was. I patrzcie, jak to po kolei wygląda. Zaczynam przenosić. Dam wam jeszcze radę, jak przynosicie dorosłe zbiorniki, pamiętajcie o tym, że one jednak mają kolce. Żeby nie zrobiły sobie krzywdy, zawsze starajcie się brać je w coś, ewentualnie jak potraficie
w ręce. Ale to jednak polecam właśnie pudełeczko, jakiś pojemniczek, bo jeżeli dajecie je w siatkę, mogą sobie po prostu zrobić krzywdę. Jeżeli zaplątałyby się w siatkę, mogłyby zahaczyć kolcami tak, żeby po prostu by je sobie wyrywały. Także widzicie, pudełeczko, ewentualnie jak potraficie to w ręce, najlepiej w rękawiczkach. Kolega już w grocie, był to dorosły samiec, to był moment. Lecę po następne. Tym razem młoda, ale już zdatna samiczka Ancistrusa SP Albino. Zobaczcie, tak się prezentuje. Jest młodziutka samiczka. Co też jest ciekawe, jest to samiczka, która jako 3 cm sztuka została przeze mnie sprzedana do kolegi, który też ma akwarium. Złożyła 2 razy ikrę, a że kolega przestał chyba być w zbrojniki, wróciła z powrotem do mnie. I teraz ja mam maluchy po niej, czyli można powiedzieć, że to jest 3. pokolenie teraz, jeżeli chodzi o maluchy u mnie. Po moich rybkach. Lecę dalej.
Jest kolejny samczyk Ancitrusa SP, najzwyklejszego. Tak się prezentuje. Jest młodziutki, trochę młodszy od tamtego dorosłego samca. Ma około 7-8 cm. No, nie chce wyjść. Dobra, mamy gościa. Zobaczcie. Jest maluszek. Wiecie co, postanowiłem dorzucić jeszcze jedną samicę Ancitrusa SP Albino. I ze 3-4 młode sztuki Longfina młodziutkiego, niech sobie rosną. Jest kolejna samiczka.